Konferencja Blockchain i Finanse, Adam Rak, a ze mną w mobilnym studiu Comparik 24 TV Bolesław Wójtowicz, redaktor Bogaty Men. Witam pana. Witam serdecznie, witam wszystkich. Panie Bolesławie, ewolucja pieniądza na poziomie monetarnym, o tym mogliśmy usłyszeć w trakcie pana dzisiejszej prelekcji. Czy teraz pytanie, czy pieniądze jeszcze ewoluują, czy Bitcoin, czyli kryptowaluty, odwrotnie, czy kryptowaluty, czyli Bitcoin przede wszystkim, jest już ostateczną formą pieniądza? Oj tak, pieniądze ewoluują. Jest to tak naprawdę niezmienny nurt, chociaż w zależności od czasu on przyspiesza, on się spóźnia. W tym momencie jesteśmy na etapie zakończenia pewnego cyklu monetarnego, przejścia z jednego w drugi, co możliwe, że stanie się za pomocą recesji. No nie chciałbym tutaj prognozować, natomiast rzeczywiście nurty, trendy są takie, że czekają nas na pewno wielkie, wielkie zmiany. Już dziś zasygnalizowany jest nurt digitalnych walut. W reklamie bardzo często zobaczycie Państwo reklamy inspirujące użytkowników do używania kart debetowych, kart kredytowych zamiast tak naprawdę fizycznej formy pieniądza, czyli banknotu czy bilonu. Wszystko idzie w stronę cyfryzacji i nie jest to tylko i wyłącznie nurt u nas w Polsce, jest to nurt tak naprawdę światowy. Z kolei Pan wspomniał o Bitcoinie czy powiedzmy o kryptowalutach. Tutaj jest sprawa troszeczkę skomplikowana, ponieważ Bitcoin razem z kryptowalutami, wszystkimi altcoinami, łącznie na przykład z Ripple też, one są oparte w mniej lub bardziej stopniu na blockchainie, który z założenia był systemem tak zwanym partyzanckim. On nie był centralny. To był system, w którym można było na przykład zająć czy wyłączyć serwery, a bitcoiny nadal krążyłyby po sieci. Z założenia bitcoin miał być walutą, która miała przeciwdziałać temu rozwadnianiu waluty, jakie widzieliśmy przez na przykład przez quantitative easing, czyli cały dodruk na wszelkich możliwych poziomach. Więc moment, w którym Bitcoin i potem następne waluty, kryptowaluty weszły na rynek, no był na pewno momentem przełomowym. Ta technologia blockchain, łącznie z systemem peer-to-peer i łącznie z rozwiązaniem problemu double spending, tak naprawdę jest przełomowa i zostanie ona wykorzystana na pewno w większym lub mniejszym stopniu do kreacji digitalnych walut państwowych. Natomiast no, musimy cały czas pamiętać, że te kryptowaluty, one są oddolne i żadna tak naprawdę jurysdykcja, żaden bank centralny nie pozwoli sobie na utratę, na wprowadzenie w dużym stopniu oddolnej inicjatywy, które byłyby niekontrolowalne. Czy kryptowaluty mogą zostać nazwane pieniądzem? Cechy pieniądza, które są nauczane na uniwersytetach ekonomicznych, czyli powszechność, zaufanie, skalowalność, podział. Czy kryptowaluty posiadają wszystkie te cechy? W dzisiejszym rozumieniu pieniądza, czyli na zasadzie fizycznego banknotu czy monety, po części możemy powiedzieć tak. Natomiast w głębszym rozumieniu, w głębszym sensie rozumienia idei prawdziwego pieniądza, obawiam się, że nie, ponieważ mamy tutaj problem z rozpoznawalnością i akceptowalnością kryptowalut ze względu na ich wysoką fluktuację, ciągłe zmiany ceny. Jeżeli udałoby się je przekształcić w stablecoiny, czyli w stabilne, o stabilnym kursie, nazwijmy to FX, czy opartym dla przykładu o koszyk walutowy, wtedy moglibyśmy mówić o czymś takim, o zwiększeniu ich rozpoznawalności, akceptowalności. Na ten moment jest to narzędzie zbyt bardzo pływające kursowo, co widzimy w szczególności przy okazji halvingów, jeżeli nałożymy na to falę Eliota dla przykładu. Inne tematy, czyli związane z rozpoznawalnością i akceptowalnością pieniądza, no to mówimy na przykład o oparciu tego pieniądza o coś. Bitcoin ma tutaj ogromną przewagę dla przykładu nad papierową naszą 10-złotówką, ponieważ jest oparty o coś. To nie jest dobro fizyczne, to jest dobro elektroniczne. Mowa tutaj o blockchainie, o świetnym systemie kryptograficznym. Tak poza tym mamy do czynienia z podzielnością Bitcoina, mamy do czynienia z rynkami kryptowalut, są one używane nadal w transakcjach, ten rynek cały czas się rozbudowywuje, więc odpowiedź oryginalnie na pytanie jest tak i nie. A co z pozostałymi projektami? Bo Bitcoin to tylko jedna z
kryptowalut. Najstarsza, z całą pewnością najważniejsza, najbardziej popularna w tym momencie, ale istnieją projekty takie jak chociażby Libra, które wychodzą nieco w przód, tak przynajmniej mi się wydaje. Wychodzą poza ramy tej anonimowości, tej partyzantki, jak to pan nazwał. Starają się razem z bankami centralnymi, razem z rządami państw poszczególnych, razem z regulatorami, razem z przedsiębiorstwami współpracować po to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego. Więc pytam, czy projekty takie jak Libra mają rację bytu w naszej aktualnej sytuacji? No przede wszystkim Libra to był projekt Facebooka plus kilkunastu innych firm, jak na przykład Visa, Mastercard, PayPal, eBay. Problem w Librze istniał jeden, to był projekt oddolny, to nie był projekt państwowy. Idea była fenomenalna, ponieważ Libra miała być oparta o jakiś mały koszyk walutowy, tak jak dla przykładu dzisiejszy SDR, w którym miały być dolary, euro, etc., kilkanaście z tych najważniejszych walut światowych, ale również o krótkoterminowe obligacje państwowe, czyli te, nazwijmy to, o najbardziej stabilnym poziomie wartości. I teraz tak, Libre zabiła tak naprawdę legislatywa amerykańska i europejska, Unii Europejskiej, ponieważ żaden bank centralny nie byłby w stanie ścierpieć takiej konkurencji. W momencie włączenia Libry, w dniu pierwszym, jeżeli byśmy podłączyli pod to wszystkie firmy, które są połączone, które są z tym połączone, czyli te na przykład między innymi, które wspomniałem, a było ich więcej, mielibyśmy do czynienia z możliwością użycia Libry przez 1,7 miliarda użytkowników na całym świecie, co stworzyłoby po prostu gigantyczny przepływ finansowy, który jest całkowicie niekontrolowalny. Dlatego Libre trzeba było uśmiercić, natomiast idea kryptowaluty, czy powiedzmy oparcia walut digitalnych przez banki centralne na blockchainie jest jak najbardziej żywa i jest wdrażana w życie. Czyli dobrze rozumiem, że dopiero w momencie, kiedy to banki centralne, rządy, być może jakieś jeszcze większe korporacje niż Facebook zdecydują, że czas na nowy pieniądz, to dopiero wówczas kryptowaluty mogą rzeczywiście wkroczyć do naszego życia? Trudno znaleźć tak naprawdę większą korporację niż Facebook. Jest ich tak naprawdę niewiele. Natomiast ze względu na, nazwijmy to ogólnie, nazywane tak to bezpieczeństwo przepływów finansowych, będzie potrzebna tutaj akceptacja rynków finansowych. Od 2008 roku banki centralne w różnych legislatywach wysyłają sygnały i rozpoczęły pracę na temat wdrażania tutaj digitalnych walut cyfrowych. One w pewien sposób będą miały zaimplementowany ten system blockchain, czy będą oparte na przykład częściowo na innych, powiedzmy, konkurencyjnych systemach, jak na przykład Hashgraph. Aczkolwiek mówimy tutaj o dwóch tak naprawdę zupełnie innych technologiach, tak? Natomiast od 2008 roku mamy tutaj cały czas przesłanki, sygnały, informacje wychodzące od najważniejszych osobistości różnych banków centralnych, mówiące, że no, to jest nurt, który musimy wprowadzać, nad którym musimy działać. I mowa tutaj o Banku Centralnym Indii, mowa tutaj o Banku Anglii, mowa tutaj o Europejskim Banku Centralnym. Co ciekawe, w tym wyścigu w tym momencie o digitalne waluty, możliwe, że oparte na blockchainie, przodują Chiny. Po uśmierceniu Libry te wszystkie prace wszędzie ruszyły z kopyta, ale Chiny są w tym momencie liderem. I teraz warto zadać pytanie, dlaczego nie Stany Zjednoczone? Ponieważ Stany Zjednoczone w tym momencie odpowiedzialne są za cirka 50% plus przepływów finansowych na świecie. Więc lepiej, żeby taki system stworzył bank centralny, który ma mniejszy udział w świecie, bo jeżeli coś im pójdzie nie tak, no to nie będzie aż takiego boom. Zatem pozostaje tylko pytanie o przyszłość. Przyszłość pieniądza, przyszłość de facto wszystkich nas. Czy to jest styczeń 2020 roku, początek nowej dekady? Jak liczyć, tak liczyć, ale ustalmy, że rzeczywiście nowa dekada się rozpoczęła. Czy pana zdaniem w kolejnych 10 latach doczekamy się Fed coinów, EBC coinów, być może NBP coinów? Myślę, że za około 10 lat będziemy mieli do czynienia z implementacjami systemowymi.
Na dobre wejdzie to w życie, strzelam, 2 do 3 dekad. Znaczy nie chcę użyć słowa strzelam, są pewne przesłanki, natomiast nadal jest to cały czas w fazie opracowań. Na pewno nurt został stworzony i my jako użytkownicy tak naprawdę będziemy mieli siatkę, na przykład ze złotówki na digitalną złotówkę, której w pewien sposób nawet nie zauważymy, ponieważ nadal będziemy widzieli tą samą ilość zer na koncie, nadal będziemy dla przykładu płacić kartą. Problem w tym, że informacje, te wszystkie informacje będą już w tym momencie w naszym lokalnym banku centralnym, będzie można je przeanalizować od A do Z, co jeżeli na przykład połączyć by z systemem, który wprowadzają w Chinach, czyli social scorem, to może spowodować tak naprawdę straszne zagrożenie dla wolności jednostki. Natomiast przesłanki są takie. System handlu światowego na wyższym poziomie, czyli big money, będzie najprawdopodobniej oparty właśnie o koszyk walutowy digitalnych walut, czyli to będzie rozwinięcie formy SDR-a w formę ESDR-a. Być może chiński yuan zostanie w tej sytuacji, ten digitalny, podparty złotem, ponieważ Chiny skupują gigantyczne ilości złota, skupowały, a należy do tego doliczyć jeszcze swoje własne wydobycie. Z kolei my, jako zwyczajni obywatele, będziemy po prostu używali tych digitalnych walut. Oczywiście kryptowaluty będą tutaj w tym nurcie cały czas obecne, mniej lub bardziej widoczne, w zależności tak naprawdę od użytkowników. Natomiast no, digitalizacja jest tutaj przyszłością, której nie unikniemy w żaden sposób. Panie Bolesławie, powracam zatem do początku naszej rozmowy. Mówił Pan o ewolucji pieniądza, o historii pieniądza, systemu monetarnego. Poruszamy tutaj kwestię SDR-ów, poruszamy tutaj kwestię standardu złota niejako. Mhm. I rzeczywiście od kilkudziesięciu lat ten standard złota już nie obowiązuje. Obowiązywał przez dobre kilkadziesiąt lat. Wydaje się, że w tym momencie powracamy do standardu, tym razem e-złota. I pytanie, czy to Pańskim zdaniem jest dobry kierunek? Czy kreacja pieniądza w takiej formie, w jakiej to teraz obserwujemy, no, nie spowodowała tego, że jesteśmy otoczeni elektroniką, nie jesteśmy otoczeni internetem? Czy tutaj dynamika rozwoju ludzkiego, czy rozwoju właściwie gospodarki nie ucierpi na cofnięciu się de facto do standardu złota, tylko w wersji cyfrowej? Myślę, że do standardu złota cyfrowego na pewno się nie cofniemy. Tutaj jako przykład podałem tego chińskiego yuana. Natomiast to nie jest tak, że on będzie oparty w stosunku 1 do 1. To może być stosunek 1 do 100, 1 do 1000. To będzie pewne delikatne oparcie na złocie. Natomiast rzeczywiście era, w której żyjemy w tym momencie, od 1971 roku, czyli era kredytyzmu, pieniądza, kreacji pieniądza opartej na kredycie, na dłuższą miarę przyczyniła się bardzo do naszego rozwoju technologicznego, ponieważ w miarę łatwo dostępny kredyt, oczywiście staram się w tym momencie pomijać te lokalne aberracje właśnie cykliczne typu kryzys, no ale na chwilkę załóżmy, że ich nie ma, tak? Czyli ta cała stała ciągłość rozwoju powoduje, iż że kredyt jest niższy, globalizacja rynków światowych powoduje, że łatwiej jest o dostęp do pewnych materiałów, jak na przykład metale ziem rzadkich czy lit, w związku z czym ten transfer technologiczny mógł być przez pewien czas również o wiele łatwiejszy. Niestety w tym momencie, nazwijmy to, okienko się zamyka, ponieważ nie mamy już do czynienia tak naprawdę z systemem Pax Americana, mamy do czynienia z podważaniem wybitnie tego systemu przez Chińczyków i Rosjan, więc w świecie wielobiegunowym możemy mieć do czynienia z systemami tak naprawdę konkurencyjnymi, opartymi o podobne technologie, ale na pewno już nie transferowalnymi. Niech to będzie wniosek płynący z tej rozmowy, a rozmawiałem z Bolesławem Wójtowiczem, redaktorem Bogatymen. Panie Bolesławie, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję także i zapraszam serdecznie na naszego bloga. Dokładnie. Szerszą wersję tego wystąpienia, który prezentowałem dzisiaj na konferencji Blockchain i Finanse, znajdziecie Państwo właśnie na Bogatymen. Ja przyłączam się do zaproszenia. Proszę odwiedzić blog, proszę odwiedzić artykuł dotyczący właśnie ewolucji pieniądza, o której rozmawialiśmy tutaj właśnie na konferencji Blockchain i Finanse.